Cześć, z tej strony Michał z kanału ImagoBiologia Biologia i dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Fizjologii Człowieka. Tym razem poświęcimy trochę czasu, próbując zrozumieć, mam nadzieję, skutecznie, układ odpornościowy. Czyli układ dość trudny, dość skomplikowany i dość długo można by o nim mówić. Oczywiście na studiach są odpowiednie przedmioty poświęcone tylko układowi odpornościowemu. Więc nie przedłużając, być może, właśnie zacznijmy. Poprzednie dwa filmy, które, na których mówiłem o układzie krążenia, troszeczkę wprowadzają nas w temat odporności. Będą nam, będzie nam potrzebna wiedza, żeby zrozumieć układ odpornościowy, która tam się pojawiła. Przede wszystkim będziemy dzisiaj mówić o elementach morfotycznych krwi. O leukocytach. One będą dla nas dzisiaj wyjątkowo ważne, szczególnie limfocyty, czyli agranulocyty. Natomiast również za chwilę będziemy mówić o innych elementach morfotycznych. Od początku. Trudno op omawiać właśnie od zera układ odpornościowy, ponieważ jest to bardzo skomplikowany dział i wiele rzeczy się ze sobą łączy. Natomiast ja postanowiłem, że odporność omówię na początku, dzieląc ją na nieswoistą i swoistą, czyli taki podział, który również w podręcznikach się pojawia. Więc ta, ta pierwsza odporność, odporność nieswoista, to jest odporność, która nie jest ukierunkowana na, żaden, na żadną cząsteczkę. Na razie nie chcę jeszcze używać słowa antygen. Po prostu odporność nieswoista działa w ten sam sposób, jeśli chodzi o bardzo wiele czynników. Więc odporności nieswoistej, i za chwilę będziemy oczywiście, żeby dać jakiś obraz tej odporności, żeby to na przykładzie jakoś omówić, mówimy, że jest to odporność wrodzona, że te mechanizmy odporności nieswoistej są w pewien sposób dziedziczne, Natomiast ta odporność nieswoista nie pozostawia trwałej pamięci immunologicznej, tak? czyli mechanizmy odporności nieswoistej nie uczą się, że wcześniej miały już z tym patogenem do czynienia. Zaletą tej odporności, tych mechanizmów tej odporności jest to, że, że, ta od, że te mechanizmy działają w sposób szybki. No, ale może omówmy to właśnie na przykładach. Więc, taką, takim podstawowym mechanizm odporności nieswoistej jest fagocytoza, czyli po prostu pochłanianie patogenów, pochłanianie np. bakterii na drodze fagocytozy przez komórki żerne, które występują w krwi. A my takie komórki żerne już poznaliśmy właśnie na wykładzie o układzie krążenia. Są to neutrofile, są to monocyty, które na drodze diapedezy, o której mówiłem na poprzednim filmie, Zamieniają się w makrofagi w tkankach, a także chociażby eozynofile. Najbardziej nas jednak będą interesowały tutaj makrofagi, jeszcze dzisiaj w toku tego odcinka. Więc, fagocytoza taki najbardziej charakterystyczny i najczęstszy sposób radzenia sobie z patogenami w przypadku odporności nieswoistej. To, co chcę tutaj powiedzieć, to to, że odporność nieswoista i szczególnie ta fagocytoza prowadzona przez makrofagi, to jest mechanizm, który jest niezbędny do zajścia odporności swoistej. Nie będzie to działało w drugą stronę. To znaczy, odporność nieswoista działa niezależnie od odporności swoistej. Natomiast odporność swoista wymaga mechanizmów odporności nieswoistej, szczególnie fagocytozy. Szczególnie fagocytozy, która właśnie będzie prowadzona przez np. Na makrofagi. Następnym mechanizmem odporności niespoistej są bariery mechaniczne. I to jest, wydaje mi się, bardzo obrazowe. Czyli po prostu mamy barierę typu skóra, typu śluz, plus rzęski, które są w naszej tchawicy chociażby. To są również odruchy takie jak kaszel, wymioty czy, czy kichanie. Wracając do tego śluzu i rzęsek. Tak? No, mamy w tchawicy rzęski, które mamy ten nabłonek migawkowy, który pozwala nam wypychać z tchawicy, przesuwać te zanieczyszczenia w stronę gardła, gdzie następnie je połykamy. I widzicie tutaj teraz, że takie. Mechanizmy odporności nieswoiste, jak taka prosta bariera jak skóra, no będzie działać na bardzo wiele czynników, czyli będzie działać nieswoiście. Tak samo bariery chemiczne, takie jak sok żołądkowy. Będziemy zakwaszać w bardzo wiele e, patogenów w naszym żołądku, prawda? Tak samo na skórze, przecież wiemy, że e, mamy substancje wydzielane na powierzchnię skóry, takie jak pot czy łój, które akurat pot ma bardzo dużo mleczanu, też ma niskie pH, a łój ma przecież e, związki, które są bakteriobójcze i grzybobójcze. <laughs> tak samo niskie pH występuje w e, Otoczeniu pochwy, tam również przecież bytują bakterie, które prowadzą, prowadzą fermentację mlekową. Dalej mamy chociażby mocz, prawda? Również kwas moczowy obniża pH, pH moczu. Barierą chemiczną bardzo, bardzo dobrze poznaną i którą często się omawia jest lizozym, który występuje w naszej ślinie. I lizozym to jest enzym, który potrafi rozbijać peptydoglikan, czyli substancję, która buduje ściany komórkowe bakterii. Przy czym pamiętacie z mikrobiologii, że bakterie dzielimy na... Dwie w, w najprostszej sytuacji grupy, czyli na bakterie gram ujemne i gram dodatnie. I bakterie gram dodatnie nie mają zewnętrznej błony komórkowej i na nie lizozym świetnie działa. Natomiast bakterie gram ujemne tę błonę mają i lizozym na te bakterie gram ujemne już tak dobrze nie działa. Dalej mamy komórki NK i tutaj zastanawiałem się, czy o nich mówić w przypadku odporności nieswoistej, bo one są zaliczane, one są dość kłopotliwe, bo one są zaliczane do limfocytów. I one również będą brały udział w mechanizmach odporności swoistej w tzw. odpowiedzi komórkowej. Natomiast komórki NK faktycznie możemy. Możemy rozpatrywać w przypadku odporności nieswoistej, ponieważ one będą niszczyć komórki naszego ciała, które będą zainfekowane wirusem, wirusem bądź komórki nowotworowe. I mamy również bardzo ciekawy układ, zwany układem dopełniacza. I układ dopełniacza to jest, jak sama nazwa wskazuje, coś, co dopełnia funkcję układu immunologicznego. To jest kilkadziesiąt białek, kilkadziesiąt enzymów osocza, który jest aktywowany, może być aktywowany na różne, na różne sposoby, również przez mechanizmy odporności swoistej. Natomiast sam dopełniacz również może być aktywowany przez mechanizm odporności nieswoistej. Natomiast przez to, że mamy tutaj to kilkadziesiąt enzymów, to one nawzajem siebie będą aktywować. Będzie taka kaskada enzymatyczna. Jednym z najlepiej poznanych, jak gdyby, funkcji układu dopełniacza, to jest tworzenie kompleksu atakującego błony. Słuchajcie, dopełniacz mówi się, że potrafi przeprowadzić lizę komórek bakteryjnych. I te kilkadziesiąt białek tu jest tylko kilka e, typów, maks kilkanaście, e, potrafi w wyniku tej kaskady enzymatycznej, w wyniku jakiegoś bodźca, chociażby już tego swoistego, e, po prostu wbudować w błonę e, ko, e, komórkową bakterii e, takie kanały, e, przez które będziemy mogli wstrzykać do środek do środka e, komórki bakteryjnej lizozym właśnie, Załóżmy, że to jest bakteria gramujemna i tu pod spodem jest ściana komórkowa. I układ dopełniacza w wyniku tej kaskady enzymatycznej potrafi wcisnąć kanał po prostu w bonę zewnętrzną komórki bakteryjnej. I co? Dostaje się do środka woda, przez którą może pęknąć komórka bakteryjna, może być lizozym który będzie właśnie niszczyć ten peptydoglikan w, błoń, w, w ścianie komórkowej bakterii. Mamy antybiotyki oczywiste, natomiast przez te kanały będą mogły również wypływać ważne dla metabolizmu bakterii związki, takie jak potas, czyli jakieś sole mineralne, jony ATP czy aminokwasy. Więc tutaj mamy bardzo ciekawy przykład działania układu dopełniacza. W ogóle te białka układu dopełniacza są syntetyzowane w wątrobie i tutaj mamy kolejną funkcję, funkcję wątroby, ale mówiliśmy o tym, że białka osocza to przede wszystkim wątroba. Poza tym dopełniacz to jest świetny moment, żeby wprowadzić pojęcie opsonin, czyli związków, które prowadzą opsonizację, czyli tak zwane opłaszczanie. W immunologii, w układzie odpornościowym bardzo ważne jest to dla fagocytozy danych patogenów, jest ważne ich opłaszczenie ponieważ wtedy znacznie łatwiej jest naszym komórkom żernym rozpoznać, rozpoznać, co mają strawić. No i czy też sfagocytować. No i właśnie dopełniacz potrafi opłaszczać te patogeny, ułatwiając fagocytozę. Tak opłaszczać patogeny będą również przeciwciała, też będą związkami, które będziemy zaliczać do opsonin. Mają działanie hemotaktyczne, czyli potrafią przyciągać, Fagocyty w miejscu na przykład jakiejś reakcji zapalnej. No i tak jak powiedziałem już wcześniej, może uczestniczyć w odpowiedzi swoistej, będzie aktywowany przez kompleks antygen-przeciwciało. I to był w ogóle pierwszy, z tego co pamiętam, mechanizm, aktyw pierwszy poznany mechanizm aktywacji dopełniacza właśnie przez mechanizmy komórek, przez mechanizmy odporności swoistej. No i teraz, żeby przejść do odporności swoistej, to musimy sobie powiedzieć o kilku ważnych pojęciach. Przede wszystkim antygen, bo użyłem już tego słowa wcześniej, trudno nie mówić o odporności, nie używając słowa antygen, natomiast sam antygen jest. Yy intuicyjnym pojęciem, natomiast trudnym do zdefiniowania. Więc tutaj taka definicja, która jest bardzo, bardzo poprawna, to jest cząsteczka obca, swoiście rozpoznawana przez limfocyt. Można myśleć o antygenie jako o takiej cząsteczce, na którą nasz układ odpornościowy się uweźmie. I tylko na nią będzie wytwarzać przeciwciała, czy też będzie tylko na nią, tylko nią będzie atakować, będzie ją rozpoznawać. Czyli będzie to, będzie to cząsteczka obca, która będzie, w którą będzie, będzie celować cały układ odpornościowy. Ją będzie rozpoznawać, tą konkretną. I na żadną inną te mechanizmy, które wykształci układ odpornościowy w przypadku odporności swoistej, te, te mechanizmy na inne antygeny nie będą działać. Tylko na ten konkretny. I dlatego mówimy o swoistej, o, o odporności swoistej, bo antygen będzie miał, jak gdyby, personalizowaną reakcję odpornościową. Więc antygenem będzie na przykład białko. W przypadku yy, na przykład yy, wirusa SARS-CoV-2 to było białko kolca, yy, taki antygen, i on, on był również stosowany w niektórych szczepionkach. Yy, antygenem może być jakaś glikoproteina, tak? I, yy, więc antygen to będzie jakaś cząsteczka, w, yy, w stosunku do której organizm będzie wytwarzać swoiście yy, mechanizmy odporności. Na, na przykład poprzez przeciwciała, czy przez inną odpowiedź, odpowiedź komórkową, o której będziemy mówić. No i mamy cztery cechy cząsteczki, która, które musi taka cząsteczka spełniać, żebyśmy ją antygenem nazwali. No i pierwszą z tych cech jest immunogenność. Immunogenność to jest zdolność właśnie wywoływania przeciw sobie odpowiedzi immunologicznej. Tak? Czyli właśnie tej swoistej tylko przeciw sobie. Druga cecha – antygenowość. No antygen, antygenowość. To jest zdolność do reakcji z przeciwciałami. Yy, I zdolność do reakcji z przeciwciałami jest również możliwa dzięki obecności epitopu, czyli tak, zwanego, tak zwanej determinanty antygenowej. Też można się spotkać z takim pojęciem. No zobaczmy na ten schemat tutaj. Mamy nasze przeciwciało. Budowę przeciwciała poznamy na następnym slajdzie. To jest przeciwciało takie y kształtne nazywane również immunoglobuliną. I tutaj mamy antygen. Zobacz, mamy taki antygen, natomiast to, co przeciwciało rozpoznaje, czyli to, z czym się konkretnie łączy, nazywamy epitopem, czyli to, z czym przeciwciało się będzie specyficznie, specyficznie wiązać. Przeciwciało będzie miało taki region, który będziemy nazywać paratopem, czy też antydeterminantom. No i właśnie tutaj będzie wiązało się, o tu jest to pokazane, z epitopem. Czyli epitop to jest to, co będzie się wiązało z, wiązało z przeciwciałem no i mamy również wartościowość antygenu, czyli ile tych epitopów mamy w danym antygenie, bo może być wiele miejsc, z których wiąże przeciwciało nasz antygen, no i wtedy wartościowość będzie po prostu większa niż jeden. Mamy również pojęcie haptenu i hapten to jest takie bardziej ciekawostkowe pojęcie. Hapten to jest taki antygen, który ma dużo epitopów, ale nie immunogennych. Czyli jeśli przeciwciało zwiąże się z, tym, z takim epitopem e, antygenu, to wtedy nie powstanie nam odpowiedź immunologiczna. Hapteny, że, żeby hapten wywołał odpowiedź immunologiczną, przeciwciało musi, do, do przeciwciała musi być dostarczony przez nośnik białkowy. Jeszcze jeden. Czyli tutaj, gdyby, był, gdyby to był hapten e, antygen haptenowy, to tutaj, żeby była wywołana odpowiedź immunologiczna, musiałby być jeszcze nośnik białkowy, żeby yy, przeciwciało uruchomiło odpowiedzi, odpowiedź immunologiczną swoistą. OK? No dobra. Yy, no i właśnie <ścoughs> za chwilę, jeszcze nie teraz, myślałem, że na następnym slajdzie, ale najpierw omówimy sobie limfocyty. Nie przypadkowo, bo to właśnie jedne z limfocytów będą przeciwciała wytwarzać. Więc być może najpierw o wytwarzaniu, a później o samej budowie yy, przeciwciała. O limfocytach mówiliśmy już, ponieważ mówiliśmy o hemopoezie. I wtedy mówiliśmy sobie o tym, że mamy tak zwaną linię limfoidalną, no i tam powstają nam właśnie limfocyty w odrębnej linii od pozostałych elementów morfotycznych, morfotycznych krwi. No i dzieliliśmy sobie limfocyty na dwa, na dwa typy: na limfocyty B i limfocyty T. Limfocyty B, tutaj akurat przedstawiony jest limfocyt, zobaczcie, jakie duże jądro te komórki będą bardzo się często dzieliły, i dlatego duże jądra komórkowe nie powinny nas, nas dzielić. Przypominam, że to są również agranulocyty, więc nie obserwujemy ziarnistości pod mikroskopem. Limfocyty B powstają i dojrzewają w szpiku kostnym, dlatego mówimy, że limfocyty B są szpikozależne. Tam yy, również w procesie dojrzewania, bo mówi się, mówi się o dojrzewaniu limfocytów, nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Chodzi o to, że dojrzewanie polega na wbudowanie w błonę takiego limfocytu odpowiednich receptorów. No i w przypadku limfocytu B jest to receptor tak zwany BCR. BCR. Kiedy taki limfocyt B zetknie się z antygenem, yy, już wiemy, co to jest antygen. To przekształca się w tak zwany plazmocyt, komórkę plazmatyczną bądź plazmocyt. I wtedy taki plazmocyt ma zdolność do wytwarzania przeciwciał. Czyli limfocyty B po przekształceniu, po zetknięciu się z antygenem, przekształcają się w plazmocyty, później te plazmocyty chyba jeszcze będziemy widzieć, i będzie wytwarzać przeciwciała taki plazmocyt. Natomiast limfocyty B po zetknięciu z antygenem mają dwie ścieżki. Jedna to jest plazmocyt, a druga to jest komórka pamięci. I ta komórka pamięci będzie niezwykle ważna w przypadku odpowiedzi wtórnej, czyli w przypadku kolejnego zetknięcia z antygenem. Czyli limfocyty B będą niezwykle ważne w przypadku mechanizmów odporności swoistej. Natomiast, słuchajcie, limfocyty T dzielimy na aż trzy typy. Ogólnie rzecz biorąc, limfocyty T powstają oczywiście w szpiku kostnym, jak wszystkie elementy morfotyczne krwi, natomiast dojrzewają w grasicy, czyli ten receptor w przypadku limfocytów T jest to receptor TCR, otrzymują w grasicy. Limfocyty T dzielimy na trzy typy. Nas będą najbardziej interesować pierwsze dwa. Limfocyty TH, czyli tak zwane pomocnicze, i limfocyty TH będą charakteryzowały się lim... receptorem CD3, i receptor CD3 będzie charakterystyczny dla wszystkich limfocytów T, ale także receptorem CD4. I CD4 być może niektórzy z Was kojarzą, ponieważ receptor CD4 jest rozpoznawany przez wirusa. HIV. I on jest celem dla tego wirusa, żeby rozpoznać komórkę limfocytu i żeby do niej wniknąć, żeby tam się zreplikować. Limfocyty TC to są limfocyty cytotoksyczne. One będą kluczowe w przypadku odporności swoistej komórkowej i one mają receptor CD8 oprócz receptora CD3. One będą miały zdolność do. Wytworzenia tzw. cytotoksyn, które będą w pewien sposób niszczyły komórki, które, przeciwko którym będzie skierowany odporno, mechanizm odporności swoistej. Tutaj chcę jeszcze wrócić na chwilkę do limfocytów TH. One będą wytwarzały związki, które nazywamy interleukinami. I Interleukiny to są takie, takie związki, które będą stymulować odpowiedź, odpowiedź swoistą, zarówno komórkową, jak i humoralną. Odpowiedź humoralna będzie związana z przeciwciałami. O tym jeszcze będziemy szczegółowo dzisiaj mówić. I mamy jeszcze limfocyty TS, czyli supresorowe. I to są limfocyty, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o hamowanie odporności w pewnych przypadkach. Na przykład, kiedy chcemy przyjąć przeszczep, przyjąć narząd w przypadku przeszczepu, albo kiedy nie chcemy atakować naszych komórek. Ciała, tak? No to będzie jeszcze jeden mechanizm, o, których, o którym będę mówił. Natomiast limfocyty te, tak zwane supresorowe, będą wydzielać związki, tak zwane cytokiny, które będą hamować odpowiedź, od, odpowiedź układu immunologicznego na dany, na dany antygen. No i w końcu przechodzimy do naszego przeciwciała, czyli tak zwanej immunoglobuliny, czy też gamma globuliny. Przeciwciało, znaczy mamy różne klasy przeciwciał, oczywiście, więc schemat będzie budowy bardzo podobny, ale będą się czymś różnić, o czym za chwilę powiemy. Przeciwciało ogólnie rzecz biorąc jest zbudowane z dwóch łańcuchów lekkich, tutaj zaznaczone żółtym kolorem, i dwóch łańcuchów, łańcuchów e, ciężkich. One są ze sobą połączone mostkami dwusiarczkowymi. Tutaj powinny być jeszcze, te, to, to, ten mostek dwusialczkowy powinien być dwoma mostkami dwusialczkowymi tak naprawdę. I w budowie przeciwciała możemy wyróżnić dwie części. Najczęściej się tak po prostu wyróżnia. Możemy wyróżnić część FC i to jest część, która będzie determinować klasę przeciwciała, a te klasy tutaj są wymienione. Czyli ona będzie stała dla konkretnej klasy przeciwciała. Ona też będzie kotwiczyć przeciwciało w receptorach na przykład. Mamy również część zmienną, czyli część fab, i to jest część, która będzie dopasowywać się do antygenu, tak? ponieważ tu będą te miejsca wiązania z antygenem, czyli te właśnie paratopy, o których mówiłem kilka slajdów wcześniej. No i mamy pięć klas przeciwciał, ja nie zachęcam, żeby się uczyć tych, przeciwciał, e, tych klas przeciwciał ani na olimpiadę, ani na maturę, e, natomiast ja pokrótko, pokrótce opowiem, być może coś tam Was zaciekawi. Więc naj, najbardziej powszechną klasą przeciwciał są przeciwciała IgG. E, to, to są przeciwciała, które mają e, małe rozmiary i przez to są jedynymi przeciwciałami, które potrafią przechodzić przez łożysko i dzięki którym... Dziecko może, dziecko może otrzymać odporność, tak czyli odporność naturalną, bierną. Dalej mamy przeciwciała IgM, które będą brały tak samo jak razem z przeciwciałami IgG będą brały udział w aktywacji układu dopełniacza. Tak? Pamiętacie, mówiłem, że Układ dopełniacza może być aktywowany przez odporność, mechanizm odporności swoistej, no to właśnie tu jest dowód na to, eee, mamy aktywację przez IGG i IGM układu dopełniacza, eee, a również IGM będzie walczyć bardzo silnie z wirusami. Eee, na IGA robi się testy, kiedy mamy podejrzenie jakiejś infekcji, np. dróg pokarmowych, eee, znaczy no, też oczywiście układu pokarmowego, chciałem powiedzieć dróg oddechowych, eee, ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że. IGA odpowiada za lokalną ochronę właśnie na np. W, tych, w tychże układach, o których powiedziałem. IGD to są takie przeciwciała, które możemy spotkać na błonie komórkowej limfocytów B i one będą brały czynny udział w różnicowaniu się limfocytów. A iGE będziemy spotykać w przypadku reakcji alergicznych. No i właśnie mamy taki przypadek, załóżmy, że przeciwciała zostały już wytworzone, chociaż za chwilę będziemy od początku mówić jak do tego dochodzi i zastanówmy się co się dzieje dalej, kiedy taki kompleks, kompleks antygen przeciwciało powstaje. No więc najprościej można powiedzieć, o tej opsonizacji, o której już mówiłem wcześniej w przypadku układu dopełniacza. Zobaczcie, że te przeciwciała opłaszczają te patogeny, i przez to te patogeny stają się znacznie prostszym do znalezienia i łatwiejszym celem do pożarcia. Dodatkowo taki kompleks antygen przeciwciało aktywuje układ dopełniacza, a znamy już ten kompleks. Który niszczy błonę, właśnie przez tworzony przez układ dopełniacza. No ale także po prostu, można to w skrócie powiedzieć, unieczynnia antygeny czyli nie ma już tej patogenności, kiedy, kiedy, kiedy przeciwciała są związane z antygenami na powierzchni patogenów. Aby przejść do omawiania mechanizmów odporności swoistej, musimy sobie uzmysłowić, czy też opowiedzieć o czymś, co jest bardzo nieintuicyjne, ale jednocześnie fascynujące, czyli o komórkach prezentujących antygen. To, są, to jest bardzo ciekawy przypadek, że u nas w naszym ciele w układ odpornościowy potrzebuje komórek, które przyjdą do limfocytów i przedstawią im antygen jak na tacy. To znaczy po prostu tutaj jest antygen i na niego musimy wytworzyć na chociażby przeciwciał przeciwko niemu. To nie jest tak, że limfocyt sobie krąży i on sam wykryje antygen. Ten antygen musi być, musi być rozpoznany przez odpowiednią komórkę, a następnie wbudowany w błonę. I to właśnie robią komórki prezentujące antygen. To są komórki, które mają najczęściej mechanizmy na, które pozwalają mi na fagocytozę. Przede wszystkim mamy tutaj komórki dendrytyczne. I komórki dendrytyczne to są komórki, które musimy zapamiętać, to są najważniejsze łącznie z makrofagami, także limfocyty B, ale to już yy, zostawmy te limfocyty B. Ja chciałbym, żebyście zapamiętali komórki dendrytyczne i makrofagi. One są najważniejsze w przypadku tych komórek, znaczy w Wśród tych komórek prezentujących antygen. A najważniejsze są niewątpliwie komórki dendrytyczne, ponieważ one y, będą prezentować antygen, tak zwanym ty, tym limfocytom TH, y, które będziemy nazywać również komórkami TH-dziewiczymi. To znaczy, to są komórki, y, które po raz pierwszy stykają się z antygenem. Limfocyty B i makrofagi będą prezentować limfocytom te pamięci, czyli takim, które już kiedyś z antygenem się zetknęły. Natomiast komórki dendrytyczne będą brały udział w odporności tej pierwotnej. No więc komórki dendrytyczne będą pochłaniać takie chociażby bakterie, na drodze fagocytozy, a następnie wbudowywać sobie w błonę, zaraz przejdę do drugiego punktu, bo on tu będzie ważny, ten antygen i przedstawiać go limfocytom, th dziewiczym. Yy, tutaj została yy, użyta taka nazwa receptora MHC2 i receptor MHC2, czy też marker MHC2, tak jest poprawniej, marker MHC2 występuje, na, yy, jest charakterystyczny wyłącznie dla komórek prezentujących antygen. W naszym organizmie. Czyli on będzie występować na powierzchni błon komórkowych komórek prezentujących antygen. MHC-2. I teraz wyobraźcie sobie, że ten MHC-2 tu wystaje. Taka komórka prezentująca antygen, komórka dendrytyczna pochłania bakterie, wyszczególnia antygen i na ten MHC-2 sobie wciska antygen. Tak? Czyli na ten, ten MHC-2 to jest taka podstawa do tego, żeby na nim położyć antygen i przedstawić go limfocytowi TH. Czyli w skrócie można powiedzieć, że te komórki pokazują limfocytom z czym należy walczyć. I zauważcie, że tutaj mamy te makrofagi, o których mówiliśmy w odporności nieswoistej. Gdyby makrofag nieswoiście nie zeżarł jakiejś bakterii, jakiegoś patogenu, i nie wbudował tego antygenu na swój receptor, na swój marker MHC2, to nie byłoby odporności swoistej. No i właśnie tutaj mamy ten główny układ zgodności tkankowej, i tutaj wspomnę również o tym MHC2. Nie jest trywialnym pytaniem, dlaczego nie atakujemy sami siebie. Okazuje się, że w na naszych komórkach mamy dwie klasy markerów, które pozwalają nam kontrolować co mamy atakować, a co nie. Otóż na komórkach naszego ciała występuje na wszystkich komórkach naszego ciała występują antygeny Występują markery, przepraszam, MH, MHC1. I te, właśnie MHC1, są, są używane przez limfocyty TC do rozróżniania naszych komórek, co jest nasze, co nie jest nasze. Jeśli ten skład MHC1 jest inny niż to, co mamy w organizmie, to limfocyty cytotoksyczne będą niszczyć taki. Taki, anty, t, taką komórkę. Szczególnie MHC1 będzie, będzie ważne w przypadku odpowiedzi komórkowej swoistej, ponieważ na MHC1 nasze komórki będą przedstawiać antygeny wirusowe. I limfocyty cytotoksyczne będą takie komórki niszczyć. Natomiast właśnie MHC-2 to są receptory, które występują w przypadku, w przypadku komórek prezentujących antygen i one będą ważne właśnie w interakcji z limfocytami pomocniczymi T. Czyli one po prostu będą służyć do tego, żeby przedstawić antygen, przedstawić antygen limfocytom TH. Tutaj macie MHC-1 marker, tutaj macie MHC-2. No, i przechodzimy już do konkretów, czyli do przebiegu odporności swoistej. Odporność swoistą dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszy to jest odporność humoralna, i w odporności humoralnej będziemy mieli do czynienia z wytworzeniem przeciwciał. Czyli teraz załóżmy, że taki, taka bakteria wnika do naszego organizmu i że ma jakieś bardzo dziwne białko na, na, błonie, na powierzchni błony komórkowej, które możemy użyć jako antygen. No i taka komórka dendrytyczna. Pochłania taką bakterię i wbudowuje na swój receptor, na swój marker MHC-2 właśnie to białko bakterii i przedstawia je limfocytowi TH. Na co limfocyt TH reaguje? Wytwarzając właśnie interleukiny, o których mówiłem wcześniej w przypadku opowiadania o limfocytach. I te interleukiny powodują, że limfocyty B zaczynają się bardzo intensywnie dzielić i przekształcać w plazmocyty wytwarzające przeciwciała właśnie wycelowane w, 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 w ten konkretny antygen, w to białko bakterii, a także w komórki pamięci. Tak? Czyli mamy krótki, bardzo krótki, bardzo schemat. Komórka prezentująca antygen pochłania patogen i przedstawia antygen tego patogenu na receptorze czy też markerze MHC2, to jest przedstawiane limfocytowi TH, który wytwarza interleukiny, który powoduje namnożenie i przekształcenie limfocytów B zarówno w plazmocyty, jak i w komórki pamięci. I plazmocyty co robią, wytwarzają przeciwciała, a co się dalej dzieje, jak powstaje kompleks antygen przeciwciało, już wiemy z poprzednich slajdów. Innym rodzajem odporności swoistej jest odpowiedź komórkowa, i tutaj właśnie wracam do tych receptorów MHC1, które występują na wszystkich naszych komórkach, ponieważ w tym przypadku może być tak, że jakaś komórka naszego organizmu będzie zainfekowana przez wirusa. I zdarzy się tak, że jakieś białko tego wirusa wbuduje na receptor marker MHC1. No i właśnie krążący sobie po krwioobiegu taki limfocyt TC cytotoksyczny rozpozna, że na MHC1 występuje coś, czego nie powinno być, i zniszczy taką komórkę, która jest zainfekowana wirusem. Podobnie będzie w przypadku komórek nowotworowych. Również będą niszczone przez limfocyt cytotoksyczny. Natomiast może być również tak, że na MHC1 nic nie będzie, a limfocytom TH, czyli podobnie jak w przypadku odpowiedzi humoralnej, będzie przedstawiony przez makrofaga. Bądź komórkę dendrytyczną, jakiś antygen, ale limfocyt TH nie, nie powiadomi limfocytów B, tylko limfocyty cytotoksyczne. I takie limfocyty cytotoksyczne będą poszukiwać tego antygenu na MHC1 i również będą takie komórki niszczyć, lub będą poszukiwać po prostu bakterii, które taki antygen będą miały i również będą lizować takie bakterie. E tak, no i y, tak będzie przebiegać odpowiedź komórkowa. Y, pamiętajmy o tym, że limfocyty, limfocyt cytotoksyczny nie fagocytuje ko komórek czy, y, czy bakterii, czy zainfekowanych wirusem, tylko wydziela właśnie cytotoksyny y, jak z jakiegoś pistoletu czy z jakiegoś działa. Po prostu na przykład rozpuszcza komórki. No i tutaj właśnie mamy tą odpowiedź pierwotną i wtórną, o której chyba już dzisiaj wspomniałem. Ponieważ przez to, że tworzą nam się komórki pamięci, nie tylko z limfocytów B, znamy również komórki pamięci powstałe z limfocytów T, powoduje to, że podanie antygenu po raz pierwszy, czyli pierwsze zetknięcie z antygenem wymaga troszeczkę czas, czasu, żeby limfocyty B przekształciły się w plazmocyty i żeby wytworzyły przeciwciała. To jest Troszkę czasochłonne, i tutaj to widzimy, bo tu mamy poziom przeciwciał w surowicy krwi. No i te przeciwciała, zobaczcie, tu jest kilka dni, tak naprawdę, żeby te plazmocyty zaczęły te przeciwciała wytwarzać. Więc to jest po prostu wolna, wolna, że tak powiem, odpowiedź. I zauważmy, że ten poziom przeciwciał zaczyna lekko spadać. Natomiast po dość krótkim czasie. I dość gwałtownie zauważmy, tak? tworzy się nam taka parabola. Natomiast kiedy ponownie podamy Antygen, to komórki pamięci, istnieje komórek pamięci i przeciwciał, które już w, w osoczu sobie krążą. E, będzie, powodowa będzie powodowało, że te plazmocyty nie będą musiał, nie, nie będzie musiało znowu makrofag pobrać tego antygenu, przedstawić limfocytowi pomocniczemu i to wszystko będzie tak sobie szło. Nie, mamy już komórki pamięci, możemy od razu produkować przeciwciała. Odpowiedź wtórna jest przede wszystkim szybsza, ona jest dłuższa, bo ten y, poziom przeciwciał nie spada tak gwałtownie, a przede wszystkim jest Silniejsza, jest silniejsza. I dlatego sensowne jest yy, da, yy, podawanie kilku dawek szczepionek, bo zobaczmy, podanie szczepionek na zasadzie antygenu, bo no to tak działają szczepionki, prawda? To jest odporność czynna, musimy sami sobie wytworzyć przeciwciała. Yy, powoduje to, że pierwsza dawka jest właśnie taka, a druga jest taka, a druga jeszcze więcej mamy tych przeciwciał i jeszcze skuteczniej jesteśmy uodpornieni na dany antygen. Więc no ci, którzy mówią, że będziemy się bezsensownie szczepili dawkami następnych szczepionek do końca życia, no, no po prostu o biologii wiedzą bardzo mało. No właśnie. To jak już o tych szczepionkach, to ważne na maturę podział odporności swoistej. Tu mamy również odporność nieswoistą. Ją już zostawiamy. Nas już nie interesuje tak bardzo. Odporność swoista jest bierna albo czynna. Czynna to znaczy, że coś nasz organizm musi zrobić, musi coś wykonać, jakiś czyn. No i tym czynem jest wytworzenie samodzielnie przeciwciał, czyli organizmowi w odporności swoistej czynnej podawane są antygeny. Może być to przez po prostu przebycie choroby i zakażenia. Tak, czyli te wszystkie mechanizmy, kiedy makrofag pobiera bakterie, antygen przedstawia i sami sobie po prostu coś przechorujemy. To jest odporność swoista czynna naturalna. Swoista czynna sztuczna no to właśnie szczepienia ochronne, kiedy antygen jest podany w szczepionce i my na niego przeciwciała, przeciwko niemu przeciwciała wytwarzamy. Mamy również odporność swoistą bierną, czyli wtedy, kiedy nasz organizm jest leniwy i nie musi sobie przeciwciał w ogóle wytwarzać, bo przeciwciała ma podane natacy. No i tu właśnie mamy przeciwciała matczyne, tak, które przez łożysko nam sobie przechodzą. Czy mamy odporność swoistą sztuczną, kiedy mamy surowicę. Surowicę się podaje kiedy sytuacja jest bardzo groźna i kiedy potrzebujemy, nie, nie chcemy czekać kilku dni na to, żeby nam powstały przeciwciała, ale kiedy na przykład mamy zakażenie tężcem, wtedy przeciwciała musimy podać już bezpośrednio, właśnie taką surowicę przeciwtężcową się podaje. Oczywiście na dłuższą metę znacznie lepiej jest się szczepić, no bo wtedy mamy tą odporność zachowaną na dłużej. To, że mamy podane przeciwciała, no to nie spowoduje, że powstaną nam komórki pamięci, a w przypadku odporności sztucznej czynnej, no to te szczepienia spowodują, że będziemy mieć komórki pamięci i będziemy znacznie bardziej bezpieczni. I na koniec, no, przedostatni slajd, to reakcja zapalna, ale w takim naprawdę dużym skrócie. Wydaje mi się, że kiedy już przerobię cały, cały materiał maturalny na kanale, to powstanie osobny odcinek o reakcjach zapalnych i alergicznych. Natomiast chciałbym tu Wam po prostu nakreślić, jaki, jak, jakie komórki biorą udział w reakcji zapalnej, bo to dość ciekawe. Słuchajcie, mamy reakcję zapalną bodziec, jakaś infekcja, uszkodzenie tkanki. Powoduje, że zaczynają się w takim miejscu gromadzić komórki tuczne, tak zwane mastocyty i tak zwane bazofile. Komórki tuczne są bardzo podobne do bazofili i kiedyś nawet uważano, że to są te same komórki, ale okazało się, że one powstają z zupełnie innych <laughs> linii komórkowych i one wytwarzają taki związek, który nazywa się histamina. I histamina to jest związek, który będzie rozszerzać naczynia w, w w ognisku reakcji zapalnej, przez co będzie powodować większą przepuszczalność naczyń krwionośnych. To będzie powodować bardzo często zaczerwienienia, będzie przez te naczynia krwionośne wy, nam wyciekać yy, krew, e, będzie mieć wysięg, będzie mieć obrzęk, dlatego tak często po prostu mamy obrzęk w miejscu reakcji zapalnej. E, I co, co będzie też histamina powodować. Histamina przez to, że będzie rozszerzać te naczynia, to będzie, że tak powiem, umożliwiała dotarcie leukocytów, większej ilości leukocytów do właśnie ogniska reakcji zapalnej, które będą fagocytować nam patogeny, na przykład, na przykład bakterie. No i to na razie tyle o reakcji zapalnej. Mam nadzieję, że kiedyś na tym kanale pojawi się osobny odcinek o reakcji zapalnej. A na koniec o przeszczepach, ponieważ przeszczepy bardzo ściśle łączą się z, anty, z tym głównym układem zgodności tkankowej, czyli z tymi receptorami MHC1 i HC2, ponieważ każdy człowiek ma inne te receptory i dlatego odrzucenie przeszczepu nawet mamy w przypadku przeszczepu w obrębie tego samego gatunku. I dlatego wyróżniamy cztery typy przeszczepów. Przeszczepy, które nie są odrzucane to znaczy nie potrzebujemy ingerować w, podczas nie podawać na przykład choremu żadnych leków, żeby przeszczep został przyjęty to są przeszczepy autogeniczne czyli przeszczep, który jest w obrębie, w obrębie tego samego organizmu czyli po prostu na przykład przeszczep skóry. Z jednego miejsca na drugie bardzo często się wykonuje. No, w oczywisty sposób nie mamy, nie mamy jakiegoś konfliktu, nie mamy reakcji obronnej. Mamy przeszczepy izogeniczne, czyli pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, pomiędzy klonami, na przykład pomiędzy, pomiędzy bliźniakami. E, mamy również przeszczepy allogeniczne, e, które są przeprowadzane pomiędzy, tymi, przeprowadzone pomiędzy tymi samy, ten, tym samym gatunkiem, no ale tu w tym przypadku już mamy ryzyko odrzucenia przeszczepu, przez, przez to, że mamy inne receptory MHC1 na komórkach. E, więc wtedy na przykład podaje się Kortykosteroidy, takie, takie hormony, o których będziemy mówić, hormony nadnerczy, o których będziemy mówić na układzie hormonalnym, one nam znacznie obniżają odporność. Tak? Wtedy bardzo ważne jest również działanie limfocytów supresorowych. No i mamy jeszcze najbardziej skrajny przypadek przeszczepów, czyli przeszczepy ksenogeniczne, np. przeszczep od świni, czyli przeszczep pomiędzy, pomiędzy gatunkami tak? z jednego gatunku do, do drugiego. I to tyle na dzisiaj, albo aż tyle, ponieważ no, układ odpornościowy jest bardzo, bardzo długi. I mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym układem immunologicznym. Chciałem to zrobić w jednym odcinku, żeby tego, żeby tego nie rozbijać na dwa. A mam nadzieję, że mi się udało Was dotrzymać do końca. Przypominam, że jest możliwość przygotowania do olimpiady. Biologicznej bądź matury e, ze mną w indeksie w kieszeni. Zachęcam do kontaktu, link w opisie, a także zapraszam na media społecznościowe. A my się słyszymy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.